Dobra, młodzieżowe słowo roku, 2K23, wiemy, że to rel, ale zobaczmy, jak tam reszta stawki. Spartiatik! No elo. Witam w corocznym omówieniu młodzieżowego słowa roku, gdzie stare dziady mogą dowiedzieć się, w jakim języku rozmawia obecna młodzież, a z kolei młodzież może się dowiedzieć, co w plebiscycie na najbardziej modne słowo roku wybrali 30-latkowie oglądający memy na Drive Harder. Klasycznie już przyjrzymy się finałowej 20, która w tym roku okazała się być Lukaszu, finałową idealne. 19. Jakie były finałowa 19? Bambik, Baza, Bratku, Cringe, Delulu, Drillowiec, Fyry, Git, Imolol, Nypycy, NPC, Odklejka, Oporowo, Rel, Riz, Side-Eye, Sigma, Slay. Nie, ostatniego nie czytam na głos. 19. Zapraszam. Nie czytam tego na głos. Bambik to określenie spopularyzowane przez grę Fortnite. W dużym skrócie Bambik mówi się na osoby, które dopiero zaczęły grać i... Bambik to w ogóle w tym roku jest? Od tego roku? Tak się zastanawiam. To już mi się takie stare wydaje. Jeszcze nie ogarniają zasad i mechaniki, a takich nowych graczy bardzo łatwo poznać, bo używają podstawowych skórek postaci czy broni, gdzie postaci te przyjęło się nazywać się Bambiki właśnie. Żeby co to znaczy masa? To trzeba kupić je za wirtualną walutę, czyli V-dolary. Generalnie jest to równoznaczne ze starym, dobrym noobem. Obecnie z gier słówko te wyszło również do mowy potocznej. Słabo grasz piłkę nożną w klasie? Puści Tuska? Puści Tuska? Na siłownię i na klatę bierzesz mniej niż przeciętna baba? No Bambik z ciebie. Najlepszym dowodem na to, jak mainstreamowym stało się to słówko, jest fakt, że podczas tegorocznej kampanii wyborczej Tusk udawał wyluzowanego ziomeczka i nazwał tak Morawieckiego. Który, żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć. Mateusz, ale z ciebie Bambik. Co też dosyć ciekawe, to według relacji innych graczy... Jak się chodzi? O. ...nazywało się tak początkujących jeszcze przed Fortnite. W grach takich jak LOL, DayZ czy nawet Tibia, jednak samo pochodzenie tego nie jest w 100% pewne. Mnie nawet przekonuje, że włoscy gracze gier MMO, czyli ci nieznający angielskiego, wyzywali w grach noobów od Bambino, czyli dzieciaków, co z czasem zostało spolszczone na polskie Bambik. Pojawia się również inna teoria, że chodzi tu o jelonka Bambi z bajki Disneya, bo nowi gracze w grach online grają ostrożnie i są wystraszeni jak sarny w lesie. Ale jaka jest prawda? Co to za naciągane gówno? Czego możemy się... O, pokaż to Delulu. Delulu, skrót z angielskiego, okej, uroje, okej. Dobra, za dużo czytania dla dziadka. ...się nie dowiedzieć. Ale jeśli ty też chcesz być cool i młodzieżowy, to... Już wiemy, co to znaczy. Polecamy oczywiście od niego te rzeczy. ...koców. Baza jest wzięta wprost z angielskiego słowa based, co na polski można tłumaczyć bezpośrednio jako zbazowany, i w slangu angielskim chodzi tu o pozytywne emocje, wyrażanie siebie i tolerancyjne podejście do życia. Wymyślił to amerykański raper Lil B, a w sposób ironiczny rozpowszechnił 4chan w roku 2010. Baza po polsku ma podobne znaczenie jak po amerykańsku. Bratku, bro. Bratku czy brach? To po prostu, no, bratku czy bracie, czyli przyjacielskie określenie. To jest w nowym wydaniu. Stare. Jednak brach używany w rozmowie może być traktowany jako taki okrzyk zawodu. Coś na zasadzie, że ktoś odmawia ci pójścia na piwo, to odpowiedziałbyś mu o chłopie. A tak jakbyś chciał młodzieżowo, to powiesz brach. Green. I również po raz trzeci w tym plebiscycie znajdziemy cringe, czyli pochodzące z angielskiego wyrażenie określające uczucie takiego skrajnego zażenowania na widok po prostu cringe'owych rzeczy. Cringe chyba z mody nigdy nie wyjdzie, nie? Pamiętasz, jak miałeś 8 lat i powiedziałeś do nauczycielki mamo i przypominasz sobie o tym 10 lat później? Co? No trochę cringe łapie. Uczucie cringe'u pojawia się również, kiedy wstydzimy się za innych. W internecie, gdy widzimy coś cringy, to najczęściej musimy chować się w sekcji komentarzy albo zmieniamy okno przeglądarki. Aha, 6-6. Delulu. Delulu to spolszczone delusional, co z angielskiego znaczy mieć urojenia. Odnosi się to przede wszystkim do osób, które mają koła na jakimś punkcie i są kompletnie odrealnieni w jakimś temacie. Delulu zaczęło mówić się przede wszystkim na fanki K-popu z Twittera, które zaczęły żyć w świecie fantazji ze swoimi koreańskimi idolami, gdzie w głowie biorą z nimi śluby i codziennie robią... Ale dzisiaj nie odnosi się to już jak jedynie podgłoś? Do marzeń w głowie K-popiar, ale również do wszystkich osób, które siedzą w piwnicy i żyją we własnym urojonym świecie. Są oni po prostu Delulu. Drillowie.
Drillowiec, czyli osoba słuchająca drillu, stosunkowo nowej odmiany gangsta rapu. Muzyka ta jest mroczna, życiowa, a drillowcy ubierają się w dresy, kominiarki i kołczany prawilności. Można więc powiedzieć, że historia zatacza koło i moda na ubieranie się w dresy JP i słuchanie firmy wraca do mody, z tym, że teraz za oceanu. Chociaż w sumie firma Boskiego Romana jest jednak lepsza niż jakieś tam drille. FR to po prostu pierwsze litery wyrażenia for real, co znaczy naprawdę i ma to dokładnie takie samo znaczenie jak po angielsku. Używanie for real w wersji pełnej lub też skróconej oznacza aprobatę dla tego, co mówi nasz rozmówca. Na przykład jak kolega opowiada ci o tym zajebistym kanale Bądźmy Poważni, to odpowiadasz mu FR. Git. Czyli po prostu jest git. Git. Tupe git. To odpowiadasz git mu Git jest młodzieżony w swoim roku. Git. Co jest? Git, czyli po prostu jest git. Jak dobrze wiemy, to określenie git jest bardzo stare i wywodzi się od subkultury gitowców, czyli takich protoplastów blokersów, którzy rządzili git. Na dzielniach i nie byli frajerami. Obecnie git oznacza, jeden. Że jest po prostu zajebiście. Był w kryminale git. Jeden. Również znalazło się w finowej dwudziestce. Bo jak masz dobry humor, to możesz mówić git, gites, gituwa, a nawet po prostu tak, git i wtedy wszystko ci wychodzi. Git to jest młodzieżowe słowo roku. IMO to skrót od In My Opinion. Dla mnie słowem jakimkolwiek słowem to jest emota, rozumiesz? Oni powinni tu dawać już emotki, a nie jakieś słowa wymyślone. Emotki to są słowa nowe. My będziemy w przyszłości niczym starożytni Egipcjanie posługiwać się hieroglifami, czyli emotkami, czyli takie saha 66 luj. Opinii. Używamy tego, kiedy chcemy wtrącić, że to, co teraz wypowiadamy, to tylko i wyłącznie nasza opinia. Jest to naprawdę... Emociara i emociarz. ...stare jak świata, przynajmniej jak internet, powiedzonko, które jednak możemy spotykać poza internetem. W końcu szybciej powiedzieć IMO niż In My Opinion, a czas to pieniądz. LOL uznałbym już raczej za boomerskie ja słowo, pierdziel. W 2006 roku... Jest było... emotka LOL na czacie, napisz ją. ...potężnie mainstreamowe... ale dzisiaj chyba znowu przeżywa swój rozkwit. Jest to określenie oznaczające bekę. To jest lepsze niż to słowo. Oznaczającego śmiać się głośno. LOL. Nie wiem, czy komukolwiek muszę tłumaczyć, w jakich sytuacjach używa się LOL, ale ja pamiętając czasy emotyk na GG, to czekam, aż kiedyś młodzieżowym słowem roku stanie się LOL 2. Bo tak, 15... LOL 2? Co to jest LOL 2? Coś jak AH6? 15 lat temu, jak chciałeś być fajny, to mówiłeś na głos LOL 2. Ej, w tupę, ty historia zaczęła koło, a ja nawet o tym nie wiedziałem. AH65. Dzięki Patryku za 30. AH68. NPC. NPC to skrót od Non-Playable Character. Nazywa się tak postacie w grach, którymi steruje komputer, a nie gracz i których rola ogranicza się do schematycznych, powtarzalnych zachowań. Na przykład jak grasz w Tibię i idziesz po questa albo do jakiegoś shopa po itemy, to spotykasz tam NPC, które mają tylko jedną rolę do wykonania. I tak właśnie obecnie nazywa się osoby przesadnie nudne, które mijamy na ulicy, które nie mają głębszych przemyśleń, a ich żywot ogranicza się do chodzenia do pracy, oglądania TV, jedzenia i srania. A my jako jedyni jesteśmy wyjątkowi w zalewie tych tępych ludzi i czujemy się właśnie jak sterowana przez gracza postać wśród stada głupich owiec. To znaczy, myślę, że każdemu się tak wydaje, że wszyscy dookoła to głupie NPC-ki, no a nie tylko ma my jesteśmy ci jedyni mądrzy. Wizerunek NPC reprezentuje specjalny rodzaj wojaka z twarzą pozbawioną jakiejkolwiek ekspresji. Korzenie tego mema sięgają w roku 2018. Moja też. Odklejka. Odklejka to coś pokrewnego do wspominanego Delulu, bo tu już dosłownie oznacza kogoś odklejonego od rzeczywistości, jednak w trochę szerszym kontekście, bo Delulu oznaczało raczej kogoś, kto żyje w świecie fantazji, a osoby odklejone mają często własne teorie spiskowe. Są po prostu foliarzami. Jak chcemy komuś dowalić, że gada głupoty, to po prostu trzeba powiedzieć, że ma w tym momencie niezłą odklejkę. Odkleju. Oporowo to po prostu dużo. W końcu mówi się, że jest czegoś w opór, a także robić coś w opór, czyli porządnie do samego końca. Na przykład, ale się tak, oporowo nażarłem tym kapsem. Przynieś ręczniki, zaraz zacznę rodzić. Riz to młodzieżowe określenie na chłopów, którzy mają powodzenie wśród lasek, ale nie ze względu na sam wygląd, a na gadkę. Riz to zdrobniała wersja angielskiego słowa charisma, co oczywiście znaczy charyzma.
Także jak uda ci się kiedyś poderwać dziewczynę na samą rozmowę, a mordę masz jak nie wypał, to z całą pewnością można powiedzieć, że jesteś Reese. Słowo to Reezler zostało wprowadzone do slangu w roku 2021 przez nowojorskiego streamera Kai Cenata. Side eye to określenie, które stało się popularne w tym roku i oznacza skrzywiony wyraz twarzy, kiedy patrzymy na kogoś z ukosa z wyraźną dezaprobatą dla tego, co dana osoba robi. W internecie zamiast stawiać... Coś jak AH6 ten? 6-7? ...kolejnego mema czy obrazek z wykrzywioną miną, to wystarczy po prostu napisać side eye. Sigma. Po raz drugi z rzędu w plebiscycie pojawia się Sigma, czyli swego rodzaju samiec alfa, ale taki cichy, niepodążający za resztą głupiej tłuszczy, przy tym potężnie inteligentny, potrafiący sobie poradzić w każdej sytuacji. Pierwowzorem takiego osobnika był tytułowy Sigma, bohater filmu John Wick, grany przez... Jak? Pierwowzorem? To przecież masz go na emotce, no. Kto jest pierwowzorem? W tupę! Reevesa. Za Sigmę ma się większość tych cichych, skrytych gości, którzy Christian uważają się za inteligentnych, oczytanych, a jaka jest... Tu. Zobacz, Sigma. Prawda, pozostaje nam się domyślać. Slay. Slay to potocznie zrobić coś mega superanckiego, coś co zadziwi pozostałych. Dosłownie po angielsku oznacza to zabić, jednak chodzi tu bardziej o rozwalić, zniszczyć w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak jak na przykład rozwalisz sprawdzian z matmy, jak zdasz go na trójkę. W amerykańskim internecie slay oznacza także osobę atrakcyjną, która rozwala wszystkich wokół swoim wyglądem. Coś jak AH66 też rozwala wyglądem? I w końcu kolejne słówko nawiązujące do naszego języka polskiego, czyli zgerypała. Zastanawiacie się, co to może oznaczać? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Nie, no najgorsze, co mogło TVN być. Szkoła w odcinku z 2015... Ty, ale ten typ od tej zgerypały nagrał hasy 100 tysięcy TikToków o tym. Ja pierdzielę, że to jest naprawdę ciężki człowiek. Bohaterów łapie same jedynki w szkole. On chyba nawet piosenkę o tym nagrał. Smutny mówi wtedy, że najpierw dostał jedynki. Aż sprawdzimy. Gitka, co ty robisz? Jezus Maria. Boże. Ja pierdzielę. Jedynkę z geografii, a zaraz potem z matmy, jednak wypowiedział to w dosyć zabawny sposób. Zgerypała, z maty kolejno. Kurczę, no wszystko się wszędzie. Chciałem przynajmniej skończyć to liceum na miernych ocenach. Teraz to takie uczucie mówi się cringe. Tak, to nowe określenie. W 2023 roku zgerypała stała się wiralowym powiedzonkiem, które oznacza po prostu, chyba że tak, ktoś ma pecha. I trzyma się również w dosłowny sposób jako dostanie oceny niedostatecznej w szkole, niekoniecznie tylko z gery. Aktor wcielający się w postać tego ucznia to Sebastian Kowalczyk, który obecnie robi karierę na TikToku, stąd na wiosnę tego roku wyciągnięty został odcinek serialu, w którym zagrał i jak widać to jego młodzieżowe powiedzonko przyjęło się dosyć dobrze. Le. A młodzieżowym słowem roku 2023 zostało wybrane REL, które w plebiscycie pojawiło się po raz kolejny, ale dopiero tym razem zyskało wystarczającą siłę przebicia. Oznacza to utożsamianie się z tym, co ktoś mówi, pełne przyznanie racji. Jest to w pewien sposób zbliżone do FR, ale... Słowo REL to kiepski tytuł, co? AH66. REL to coś więcej niż sama aprobata. Jest to skrót od słowa real table, co po angielsku znaczy relatywny i używa się tego w internecie już od dawien dawna, słówko to ma swoje korzenie na forczanie. Musiało jednak minąć kilka ładnych lat, zanim wyszło to do mowy potocznej, gdzie krótkie rel wyraża więcej niż 1000 słów. Idąc dalej, slang to jeśli z czymś się zgadzasz, możesz też powiedzieć, że z czymś relujesz. Ktoś mówi, że sernik z rodzynkami jest dla ludzi chorych psychicznie? No kurde, chłopie, rel. Relini Morelini. I to wycieczki w zakątki młodzieżowego świata. Relius Morelius. Warto też wspomnieć, że kolejno drugie i trzecie miejsce w konkursie zajęły Sigma oraz Oporowo. O komentarze pod filmem proszę głównie faktycznie młodzież, czyli osoby, które jeszcze uczyszczają do lic bazy i podbazy, żeby... Leki! Leki to będzie nowe słowo roku.
by wypowiedziały się, czy faktycznie używacie takich słów na co dzień, czy raczej jest trochę beka, że znowu... No niestety, w tym roku ich używam, za dużo streamowałem w tym roku. Ktoś inny niż wy wybrał młodzieżowe słowo roku, czy może raczej relujecie z wyborem wydawnictwa naukowego PWN? Co ty? Ty no to elo. PWN robi te od podręczników? Nawet nie wiedziałem. AH65. PWN. Na razie. Warto, że w Polsce drillowcy kojarzą się bardziej z drogimi ubraniami, rzeczywiście z muzyką drill. A mi z ćpunami. Rel? Dobra. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć